pięknie. No tutaj widzimy, że to wszystko przemija. Idzie jesień, listki lecą, prawda, nie? Cały ten świat cały czas no, jest w drodze. My jesteśmy w drodze, każdy z nas jest w drodze. Myśmy na naszych wyprawach po jakimś czasie bardzo szybko tak naprawdę doszli do takiego przekonania, że dużo ważniejsze jest bycie w drodze niż tamten cel, do którego dojeżdżamy. To znaczy w życiu wiadomo, że cel jest najważniejszy, ale jak, jeśli to jest jakieś takie fizyczne, prawda, że jedziemy na ten Nordkap, no to pięknie ten przylądek zobaczyć, nie? Ale jechać miesiąc czasu, żeby troszkę popatrzeć, no pięknie tam ta skała, gdzieś chyba 300 metrów w dół tam mniej więcej jest i potem pięknie to Morze Północne, no i tyle, no to jest słabe tak naprawdę. Przy tym wszystkim, co się wydarzyło po drodze, ten miesiąc jazdy w tej grupie ludzi, wszystko nieprzewidywalne, się szuka noclegu, że dużo ważniejsze jest to bycie w drodze, w tym wypadku, no nie? I ono nas najbardziej rozwijało, uczyło czegoś, dawało takie dobre doświadczenie też, nie? Życia, miłości wzajemnej, doświadczenie Boga, nie? Któremu wszystko zawdzięczamy, od którego wszystko mamy, który nas ciągle jednoczy i to wszystko daje. Więc to bycie w drodze. Jezus o sobie powiedział, nie? Że jest drogą, prawdą i życiem. Ale mnie to zawsze zastanawiało, bo jakby jest to mi dużo prościej przyjąć, że jest prawdą, że jest życiem, że jest miłością, ale to takie dość ciekawe. Powiedział o sobie, że jest drogą. Nie? Jak to dla ciebie? Bo ty też tam, dla ciebie droga to bieganie na tych nartach, nie? Tak. No ja przede wszystkim właśnie ja myślę, że to droga nas kształtuje i tak naprawdę też droga jakby uczy nas tego, kim jesteśmy naprawdę i jak sobie radzimy w swoim życiu. I sama droga na przykład do świętości, sama droga jakby do szczęścia, to jest właśnie jak taką kwintesencją zbliżania się do Boga. Ja myślę, że jakby w tej drodze, droga to Bóg, prawda? Więc jakby droga to też to, co w tych wydarzeniach, większych, mniejszych, chce nam powiedzieć Bóg. Więc to jest też dla mnie takie fenomenalne. Jezus jest drogą. Moje życie jest drogą. Wszystko, co mnie jakby dotyczy, wszystko, o co walczę, o co się staram, jest jakby drogą do Chrystusa. I sam Chrystus jakby też przeprowadza mnie przez tą moją taką codzienność, więc jakby to słowo, że Jezus jest drogą, jest dla mnie takie bardzo bliskie, bo to tak naprawdę możemy nazywać jakby różnymi słowami. Życie sportowca to jest jakby nieustanny trening. Trening, który jakby ma cię doprowadzić do maksimum twoich możliwości jakby startowych. Ma przygotować twoją psychofizykę do tego, byś w tej konkretnej próbie sprawdzianie zawodach sięgnął jakby po najlepszy rezultat życiowy. I nasze życie to też jest jakby droga do świętości. To jest nieustanne podejmowanie wysiłku ku temu, żeby być coraz lepszym. I im wcześniej sobie to uświadomimy, że tak naprawdę przeżywanie życia tylko z Jezusem, w Jezusie, przez Jezusa i dla Jezusa, myślę, że nada jakby sens tym wszelkim naszym staraniom, wysiłkom, podejmowanym wyborom, decyzjom, sens. Tak, i to jest coś takiego bardzo żywego, nie? W zasadzie w naszym życiu, tutaj na ziemi na pewno, nie ma niczego tak skończonego definitywnie. Nawet zawody się kończą, nawet stajesz na podium na pierwszym miejscu, to nie jest skończone. Bo trzeba jeszcze umieć przeżyć to zwycięstwo, to co już mówiliśmy wcześniej i tak dalej. Że to wszystko jest takim procesem, bardzo żywym, dynamicznym, nie? I ważne jest to, żeby idąc przez to życie, dojść do tej świętości, dojść do Boga, to właśnie trzeba nie skupiać się na tych właśnie takich tylko ludzkich zwycięstwach. One są potrzebne, żeby nie gromadzić, nie, czegoś. To jest tak, żeby właśnie, że ten Jezus jest drogą, to nam bardzo dużo mówi. Bo jak na przykład weźmiemy za dużo bagażu na rower, to my nie dojedziemy nigdzie. I tak jak w życiu, byśmy chcieli gromadzić jakieś, na przykład szukali szczęścia w doświadczeniach ludzkich, nie? W doznaniach,
szukalibyśmy szczęścia w uznaniu, w sławie, nie wiem, w zdobyciu jakiejś umiejętności, ileś języków się nauczę, to będę szczęśliwy. Zdobędę jakieś, nie wiem, kolejne fakultety, studia, jeden, drugi, jakieś stanowisko ktoś, nie wiem, zdobędzie, będzie szczęśliwy. To jest jakby gromadzenie czegoś, co nam nie pozwala iść do przodu, bo Jezus jest drogą. Nie? Nasze życie ma być drogą. I mi się bardzo podoba ten obraz, jak Bóg objawia się Mojżeszowi w tym krzewie gorącym, ognistym, nie? Krzew płonie, a się nie spala. On jest ciągle pełen ognia, nie? Pełen życia, pełen dynamizmu, nie? I to jest proces, wszystko to jest życie, to nie jest coś skończonego, nie? W zasadzie nie wiem, czy kiedykolwiek będzie, tutaj na ziemi na pewno nie, a później przecież będziemy żyli, nie? Bóg jest żywy, nie? To jest, dlatego ważne jest to bycie w drodze. Nie, do świętości, bo to już jest samą świętością. Tak naprawdę, jak jesteśmy w drodze, to jesteśmy z Bogiem, przy Bogu. To co mówisz, z Nim, przez Niego, nie, w Chrystusie, przez Chrystusa, z Chrystusem. Jeśli jesteśmy w drodze, no to jesteśmy po prostu w Bogu, nie, bo On jest drogą. Nie, to dopóki właśnie żyjemy, dopóki mamy pragnienia, chęci. I to nie jest tak, że teraz ktoś może powiedzieć, no im się dobrze gada, są jeszcze młodzi i zdrowi, a ktoś na przykład nas słucha, kto jest przykuty do łóżka, nie? Jak on ma być w drodze? Tak naprawdę najdłuższa, najważniejsza droga, którą trzeba pokonać, to jest w nas. Nie? I w nas w ogóle ten świat, który poznajemy, jest piękny, nie? Ale w nas są w ogóle takie przestrzenie, jakby takich, nie wiem, jakieś łąki przepięknie ukwiecione, lasy, góry, doliny, morza, oceany. Taki jest świat bogaty, tylko odkryć w sobie tą prawdę po prostu, nie? To życie, to, po prostu to w ogóle nie pojmujemy. Ja w ogóle nie pojmuję życia. Po prostu nie jestem sam w siebie, nie wymyśliłem siebie. Wiadomo, rodzice są potrzebni, ale oni też mnie nie wymyślili. Kiedyś się nie znali przecież, nie? To Bóg podzielił się życiem. Bóg jest odwieczny, nie? Ten świat jest w czasie, w przestrzeni, a On jest ponad tym, nie? I moje życie też jest ponad, nie? Bo ja jestem od Boga i przyszłość to jest Bóg, nie? Dlatego to jest ważne, żeby Boga w życiu mieć, nie stracić, nie? Żeby nieraz chcemy coś zdobywać, nie? A to chodzi o to, żeby Boga, nie? Czyli być w drodze tak naprawdę, nie? Zgadza się. I na przykład też ojciec mówił, że jedziemy, zachwycamy się, jesteśmy w drodze, działamy, ale tak naprawdę jakby potrafimy się zachwycić tym pięknem tylko wtedy, kiedy wiemy, kto jest twórcą tego piękna. I tak samo nasza droga, nasze wysiłki, jeżeli jakby też uświadomimy sobie, że jakby możemy być w drodze dzięki temu, że jakby ojciec wyposażał nas na to, że możemy podjąć jakby ryzyko, podjąć tą drogę, to uważam, że jakby jesteśmy już o krok od celu. Na zasadzie jakby po prostu wiemy, z kim ruszyliśmy w drogę, wiemy, że ta droga też jest jakby zaplanowana przez Boga w moim życiu, bo jakby to poczucie opatrzności Bożej dla mnie osobiście też jest niesłychanie ważne, bo co by się w życiu działo, to tak naprawdę jakby mam to poczucie takiego bezpieczeństwa i spokoju na zasadzie, nie no, Boże, wiem, że tak naprawdę Ty wyprowadzisz mnie z tego, bo jakby Ty masz plan w moim życiu na wszystko i nawet teraz, kiedy ta droga gdzieś wjedzie przez góry i doliny, przez ostre jakieś stoki, to tak naprawdę właśnie to, że w tym wszystkim potrafię się zanurzyć w tym, który jest tą drogą moją, w Jezusie Chrystusie, który jest pilotem jakby na mojej drodze i na moim szlaku, On jakby wyznacza kierunek, no a ja staram się podejmować codziennie jakby te Jego wyzwania i iść za Nim, no. To jest dla mnie niesłychanie ważne. I szczerze mówiąc, im wcześniej sobie człowiek uświadomi to, że jakby na tej swojej drodze i że ta jego droga też jest jakby zaplanowana przez Ojca w niebie i na tej drodze jest jakby idzie z Chrystusem, idzie ze świętymi, to zdecydowanie jakby pomaga mu kroczyć i pomaga mu też jakby przyjmować to wszystko, co na tej drodze spotka, bo trzeba sobie uświadamiać, że droga to nie są tylko płaskie odcinki, to nie są tylko odcinki w dół, kiedy jakby wiatr nas pcha świetnie, tylko czasem przychodzą momenty, kiedy zawieje z boku, zawieje w twarz, kiedy ostra wspinaczka jest, kiedy człowiek jest jakby już bez sił, z kraju wyczerpania. Więc jakby na tej drodze najważniejsze jest to, żeby jakby móc zaufać temu, kto cię prowadzi. No widać, że dla ciebie to twoje takie zawodowe uprawianie sportu, nie? To narciarstwo biegowe, to rzeczywiście jest duże doświadczenie Boga.
że przeżywałaś to z Bogiem, chociaż nieraz tam gdzieś tam, czy jakieś niepotrzebne ambicje, czy tam jakieś problemy, ale tak świadomie zupełnie widać, że w tym wszystkim poszukiwałaś Boga, odkryłaś Go też, odkrywasz Go po prostu w swoim życiu, bo to jest, to doświadczenie sportu jest twoim życiem po prostu. I to jest piękne, no nie? I mówisz o Bogu, któremu wszystko zawdzięczasz, nie? To widać, cieszysz się wiarą, nie? I to jest piękne. Alleluja. Tak jest. Ale to powiedz teraz konkretnie, dzisiaj Bóg w twoim życiu. Dzisiaj, jak to wygląda? Masz dla Niego czas? Ile masz czasu? Gdzie Go spotykasz? Jak czerpiesz siły od Niego dzisiaj? No szczerze mówiąc, ja się bardzo cieszę z tego miejsca, gdzie jakby dzisiaj Bóg mnie postawił. No i przede wszystkim jakby takim postanowieniem na to moje życie było, żeby to życie sobie ułożyć jakby z Panem Bogiem. Ale jakby nie dostosowując moje życie do Niego, znaczy nie dostosowując jakby Boga do mojego życia, tylko właśnie, żebym ja dostosowała się do tego, co Pan Bóg ma dla mnie w planie. Więc dzisiaj to przede wszystkim jakby staram się żyć i budzić się już w postawie takiej wdzięczności. Panie Boże, tu gdzie jestem teraz, bądź uwielbiony, bo jakby jest to część Twojego planu. Rozmawiamy sobie dzisiaj, Ojcze, także niech Bóg będzie uwielbiony w Tobie, Ojcze, w naszym spotkaniu, w naszej rozmowie. Więc żyć na co dzień, taki plan na Boga, dla mnie to jakby żyć wdzięcznością Jemu za to, że każdego dnia pozwala mi jakby realizować swój plan. No i przede wszystkim jakby też nieustanne szukanie Jego woli w zadawaniu sobie tych pytań dotyczących właśnie tego, jaką misję ma Bóg w moim życiu, ponieważ nie ukrywam, że tak naprawdę chciałabym odpowiedzieć na Jego wolę w moim życiu, ale to tak naprawdę nie przychodzi bardzo łatwo, bo to nie jest tak, że jesteśmy w 100% pewni, że tak, Panie Boże, to jest to, czego Ty od nas chcesz. Więc to jest jakby ciągłe zadawanie pytań Panu Bogu i proszenie o Ducha Świętego. No i wyciąganie tego, co najlepsze z drugiego człowieka i też dawanie tego, co najlepsze we mnie drugiemu człowiekowi. Jak najbardziej staram się też rozpoczynać albo kończyć dzień Eucharystią, modlitwą. No i żyć taką świadomością, że żyję nie dla siebie, tylko jakby żyję z woli Boga i żyję jakby dla wypełniania. Starasz się kończyć dzień Eucharystią? To tak codziennie? Tak, codziennie. To tak naprawdę to jest to, że świetnie ojciec tutaj kiedyś powiedział o kondycji miłości. Ja sobie zdaję sprawę, że przez 20 lat walczyłam o kondycję fizyczną, a tak naprawdę produkowałam bardzo dużo zaległości w kondycji miłości. I ja wiem, że po prostu bez Jezusa Eucharystycznego to nie mam skąd czerpać miłości do drugiego człowieka i miłości też do siebie i do tego, co mnie otacza na zewnątrz. Więc jak najbardziej sakramenty, Eucharystia, święta, to staram się, żeby to był mój pokarm na co dzień. Skąd czerpię siły do życia i do bycia. Fajnie. No i to jest właśnie cała Sylwia Jaśkowiec, nie? Radosna, taka prosta, uśmiechnięta. Nie, cieszy się, dużo entuzjazmu masz, naprawdę. Bo z Bogiem życie jest proste, naprawdę, życie jest proste. Trzeba tylko po prostu jakby oddać Mu władzę i dać się poprowadzić i zaufać Mu, zawierzyć. To akurat nie jest proste, ale później jakby wszystko staje się prostsze, kiedy człowiek jakby zaczyna chcieć żyć na co dzień jakby wolą Boga.